Cześć! Czy wiesz, jak wiele Twoje dziecko może się nauczyć oglądając razem z Tobą obrazki w książkach, czasopismach lub gazetach? Oto sześć wskazówek, które mogą Ci pomóc. Po pierwsze, podążaj za uwagą dziecka. Kiedy dziecko wykaże zainteresowanie jakimś obrazkiem, porozmawiaj z nim o tym, co je zainteresowało. Po drugie, mów ożywionym głosem. Pomoże to utrzymać uwagę dziecka na książce. Po trzecie, wskazuj, nazywaj i powtarzaj. Wskazywanie i nazywanie przedmiotów lub osób w książce pomoże dziecku w nauce nowych słów, a ponieważ dzieci uczą się poprzez powtarzanie, szukaj innych okazji do użycia tego słowa. Po czwarte, wspieraj swoje dziecko. Zawsze reaguj pozytywnie na to, co mówi twoje dziecko. Jeśli dziecko wskaże na czerwone jabłko i powie pomidor, powiedz coś zachęcającego, na przykład: tak, masz rację, to jest czerwone, to jabłko. Po piąte, utwórz powiązania. Połącz rzeczy w książce z rzeczami, które dziecko zna. Jeśli ktoś w książce macha, ty i twoje dziecko możecie zrobić to samo. Po szóste, rozmawiaj o uczuciach. Wykorzystaj to, co dzieje się w książce, aby pomóc dziecku zrozumieć słowa związane z emocjami, takie jak radość, smutek, złość i strach. Użyj swojej twarzy i głosu, aby pomóc dziecku zrozumieć i zapytać o jego własne uczucia. Możesz również porozmawiać o tym, dlaczego inni ludzie mogą czuć się w określony sposób, mówiąc popatrz, ona się uśmiecha. Jak myślisz, dlaczego ona się uśmiecha? Co sprawiło, że ty się dzisiaj uśmiechasz? Pamiętaj, że nawet bardzo małe dzieci lubią dzielić się książkami i pomaga to w ich rozwoju i nauce. Nie ma nic złego w tym, że wkładają książkę do buzi. W końcu badają. Wspólne czytanie i zabawa książkami pomoże dziecku nauczyć się lepiej mówić, myśleć i koncentrować się. Zachęci je również do zrozumienia uczuć i emocji, co pomoże mu lepiej dogadywać się z innymi dziećmi i dorosłymi.